Krzaniec. Legenda mówi, że zostało ono usypane przez żołnierzy szwedzkich stacjonujących tu podczas wojny 30-letniej. Ale to tylko legenda, bowiem archeolodzy odkryli tu istnienie dawnego grodu, który miał za zadanie strzec przeprawy przez Odrę. I był on zamieszkiwany od wczesnej epoki brązu do wczesnej epoki żelaza. Pod koniec XVIII wieku Osobowice stają się atrakcyjnym miejscem wycieczki. Z czasem powstała przystań Białej Floty, a w 1902 roku zostaje wybudowana tu 47-metrowa wieża widokowa imieniem cesarza Wilhelma I. Jej projektantem jest architekt Karl Klimek. W 1945 roku żołnierze niemieccy wysadzili wieżę. Jej resztki możemy dostrzec na zboczach wzgórz. Osobowic, przy niewielkiej liczbie ich mieszkańców, Osobowice posiadały 10 restauracji gospodarstw, a najbardziej znaną z nich była restauracja Szwedzki Szaniec, która stała akurat za mną. Ślady po niej możemy jeszcze dostrzec. Legenda mówi o czterech tunelach wydrążonych przez Niemców pod Odrą podczas ostatniej wojny. Tuż przed opuszczeniem szwedzkiego szańca mieli ukryć wejścia do nich. O tych resztkach po schronie piechoty niemieckiej nie znalazłem nigdzie żadnej wzmianki. Rok powstania, jaki miał numer, a może to resztki dużej wielkości obelisku, nie wiadomo.
został znaleziony, zakopany w 1944 roku przez oddział SS pomnik króla Fryderyka II Wielkiego, który stał na rynku przy ratuszu.